Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Rozpoczynamy od Ustrońskiej Jesieni Muzycznej. W najbliższy piątek o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury Preżakówka usłyszymy piosenki Marka Grechuty w wykonaniu zespołu Dzień Dobry. Koncert Dzień Dobry, Panie Marku, jest biletowany, przypominam, start godzina 18. Muzycznie będzie w piątek również w Skoczowie. Tamtejsze Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy autorski spektakl muzyczny. Będzie to pokaz filmu Pan Tadeusz z muzyką na żywo w wykonaniu kompozytora Marcina Pukaluka. Początek spotkania godzina 18. A teraz przenosimy się do Cieszyna. W piątek o godzinie 19 w Browarze Zamkowym patriotyczny koncert w wykonaniu zespołu Lunatyp. Zespół zagra w poszerzonym o gości specjalnych składzie. Na tym nie koniec muzycznych propozycji. W sobotę w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie Michał Urbaniak, światowej sławy muzyk jazzowy, wystąpi z góralami. Zagrają z jego zespołem wybitni muzycy, m.in. kapela Wałasi z Istebnej czy kapela Nowina z Jabłonkowa. Usłyszymy utwory z legendarnej płyty Atma. Na ten wyjątkowy koncert zaprasza Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, oddział regionalny w Cieszynie. Start godzina 19. Impreza jest biletowana. W najbliższy weekend nie zabraknie również sportowych propozycji. Ustroń zaprasza na 29. bieg Legionów. Organizatorzy wyznaczyli 3 trasy. Sztafeta na 100 km wystartuje o godzinie 8. 5-10 km. Start godzina 15. Biuro zawodów będzie mieścić się w barze Utropek. W niedzielę w całym regionie uroczystości związane z Świętem Niepodległości. W Skoczowie m.in. trzeci skoczowski bieg niepodległości o godzinie 13.30, start i meta Stadion Miejski. O 14.00 złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy wyklętych w Kiczycach. O 15.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem w Pogórzu. Na tym oczywiście nie koniec uroczystości w Skoczowie, szczegóły na plakatach. Warto też zwrócić uwagę na wydarzenia, które będą miały miejsce w gminie Istebna oraz w gminie Harzlach. Na koniec mamy dla Was zaproszenie na trzecią tyflokonferencję Zobaczyć Niewidzialne, która odbędzie się we wtorek 13 listopada w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tematyka konferencji dotyczyć będzie dysfunkcji wzroku, jej aspektów medycznych, rehabilitacyjnych, społecznych, edukacyjnych i psychologicznych. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9. Podczas tegorocznej edycji odbędzie się również seans z audiodeskrypcją dokumentu Niebo bez gwiazd w sali konferencyjnej o godzinie 15.00. Wstęp wolny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia.